Coś bardzo na czasie. Mieczysław Albert Krąpiec o ludzką politykę. Politykę uważa się niekiedy za sprawę wstydliwą, a może nawet brudną. Człowiek bowiem polityki w przekonaniu wielu to taki, który w swym działaniu realizuje bezwzględnie zamierzone cele, nie oglądając się zbytnio na ich moralne oceny. Poglądy takie niestety opierają się na doświadczeniu ostatnich stuleci politycznych działań i wydarzeń, obfitujących w zbrodnie, wojny, aneksje drugich państw i narodów, wielkie niesprawiedliwości popełniane przez władców i rządy i występujących w ich imieniu polityków. Praktyka taka posiada także swe teoretyczne zaplecze w koncepcjach Machiavelliego. On to stał się autorem teorii polityki przyporządkowanej bezpieczeństwu i trwania państwa, a z jego dzieł późniejsi politycy i publicyści dowolnie wybierali z kontekstu poszczególne zdania i wypowiedzi, które wskazywały na politykę jako działania przewrotne. A tymczasem cała europejska tradycja od Platona i Arystotelesa poprzez starożytność chrześcijańską, wielkie średniowiecze Tomasza z Akwinu, umieszczała politykę na polu działań moralnych człowieka. Dobro bowiem wspólne stanowi rację bytu państwa i każdej społeczności. Znaczy to, że każda społeczność, w tym państwo i Kościół, istnieją po to, by realizować wspólne dobro, tak by każdy człowiek w swojej społeczności zyskiwał i ubogacał się przez tę społeczność. Istnieje zaś jedyne bogactwo wszystkim ludziom wspólne, a jest nim wszechstronny rozwój ludzkiej osoby. Ono jest tym dobrem, które nikogo nie uszczupla ani poniża, nikomu nie szkodzi, a wszystkim pomaga. Im bowiem każda ludzka jednostka jest bardziej rozumna i mądra, im jest szlachetniejsza i moralnie dojrzalsza, im bardziej twórczo rozwinięta, tym lepiej wszystkim się powodzi, tym bardziej wszyscy na tym zyskują, a nikt nie odnosi szkody. Tym bardziej lepszą jest cała społeczność. Wszyscy ubogacają się wewnętrznie przez to, że osoby danej społeczności dochodzą do wyższego, wewnętrznego, osobowego rozwoju.